Zdrowia, szczególnie dla inwestorów w nowe firmy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, jak wyrafinowani, doświadczeni, oświadomieni inwestorzy dali się wrobić 40-latkowi, założycielowi firmy, który chodził na bosaka po Manhattanie? No, wygląda na to, że dali się przerobić. Założyciel w zasadzie to tłumaczył, że jak można podnieść światową świadomość. No, brzmi jak jakiś natchniony, jak ktoś napalony, ale ta podnoszenie tej światowej świadomości podnieciło bank, SoftBank konkretnie, to firma, bank z Japonii, no i wielu, wielu innych, przepraszam, inwestorów z Ameryki, którzy uwierzyli w firmę WeWork. WeWork, no to znaczy we, to znaczy my, jako liczba mnoga od ja, i work, czyli jako praca albo pracuję, tak? Bo to jest, można powiedzieć, I work, czyli ja pracuję, albo I am going to work, nie, ja idę do pracy, czyli we work to jest my pracujemy, tak? My pracujemy, to tak firmę nazwał. No i cały ten Adam Neumann, no on w Izraelu nie mieszka, no ale Adam Neumann, w zasadzie to zaczęli go przedstawiać, że to jest taki sam geniusz jak Steve Jobs. Tak? To, że po prostu odkrył koło, że jest Einsteinem. No, nikt nie wiedział dlaczego w zasadzie. Nikt nie wiedział dlaczego ten facet został tak wypompowany w górę. A w zasadzie cały ten biznes to polegał na tym, że podnajmować przestrzeń biurową. Nie bardzo skomplikowane, tak? Wynająć przestrzeń biurową i podnajmować przestrzeń biurową. No tyle tylko, że trzeba by było podzielić to, tak, że wynająć dużą przestrzeń, parę tysięcy metrów kwadratowych, podzielić na kilkanaście małych biur, brać pieniądze od kilkunastu ludzi, no i ta kasa się raptem robi, że ten właściciel tego biura dostaje ileś, a ten, kto to podzielił, dostaje 2-3, no wygląda na to, że ludzie liczyli, że 50 razy więcej. No jak długo by to zajęło, żeby ten właściciel budynku, czy się zorientował, że sam powinien to robić, no to już nikt się nie zastanawiał. W każdym bądź razie firma była warta bilion, czyli jest tysiąc, milion i miliard. Po amerykańsku to się mówi bilion, czyli tysiąc trzy zera, milion jest sześć zer i bilion to jest dziewięć zer. To są ciężkie pieniądze. No i to tak zwany w Ameryce, to nazywają to unicorn, czyli jednorożec, czyli tak jak w Europie tam w XV, XVI, XVII wieku jeździli w te różne tereny, czy Afryki, czy Ameryki, to zawsze był ten mityczny jednorożec, te zwierzę takie, którego szukano, okapi chyba, w Afryce to się miało nazywać okapi, no ale w każdym razie jest ten mityczny jednorożec, coś, co nie istnieje. No, niektórzy mówią, że nosorożce to były jednorożce, no ale to chyba nie, no bo to bardziej była taka antylopa z tym jednym rogiem zamiast dwóch. No i ten miliardowa firma to była właśnie takim jednorożcem, w którego wszyscy uwierzyli. No oczywiście każdy może sobie pomyśleć, że wymyśleć, tak? Ja czy ty moglibyśmy iść, powiedzieć, słuchaj, masz ten budynek, tak? No ile tam jest? Tyle metrów, za ile? No tyle i tyle. No i wziąć to, podzielić. No ale on zaczął takie te nowoczesne, lewackie, socjalistyczne, takie, no nie powiem nieładnego słowa, no ale brednie powiedział, że w zasadzie my dedykujemy to wszystko do tej energii, którą my mamy. Energii, którą mamy, którą każdy z nas ma, ale mamy ją razem. No takie brednie filozoficzne, takie yoga typu pieprzenie trzy po trzy, tak? Że nikt poważny tego nie bierze pod uwagę. No ale wygląda na to, że jest z tylu niepoważnych,
No szczególnie, że zaczęli dawać mu pieniądze. No i to długo nie zajęło, żeby ci wyrafinowani, doświadczeni, uświadomieni inwestorzy, żeby się zorientowali, że coś tam nie gra. No ale dlaczego to zajęło tak długo? No zajęło to tak długo, że przez lata inwestowali i czekali na jakiś cud, no ale większość ludzi, no to jednak się zorientowała, że to był normalny ekshibicjonista, który w swoim życiu, no to w zasadzie i zachowanie, no to pokazywało, że on albo jest jakiś ćpun, albo jakiś oszust, no a przypuszczalnie jedno i drugie. No Newman już w swoim życiu 40-letnim już zawalił ładnych parę spraw, między innymi zawalił sprawę, bo zakładał taki biznes butów z załamywanymi się szpilkami. Także dla kobiet te wysokie obcasy, no to on kombinował, że zrobi jakieś wysokie obcasy na bal, a później te obcasy będą się podmykały i będzie troszeczkę niżej. To był taki jego biznes, no nie wypalił, ale firmę My Pracujemy, czy My Praca, miliard dolarów osiągnęła. No i było tam coś takiego, że on miał ładnych kilka domów, 6-8 domów, część na Manhattanie po ładnych 5-10-15 milionów. Kupił też farmę niedaleko Nowego Jorku, taką rolniczą, też za kilkanaście milionów. W Hamptons. Hamptons to jest taka nad morzem, no bo Nowy Jork jest przy oceanie, no to Hamptons, no to są takie potężne, kilkumilionowe posiadłości, no to tam kupił dwa domy. No i zastanawiał się też kupować na Hawajach 2 czy 3 domy ze swoją żoną. Także te pieniądze po prostu z tego miliarda, no to te miliony wydawał błyskawicznie. I skąd były te pieniądze? No te pieniądze szły od tych inwestorów. Ci inwestorzy dawali te pieniądze. No a on w zasadzie kupował nieruchomości. No najciekawsze jest to, że większość tych pieniędzy, które on dostawał, no to właśnie też kupował najróżniejsze domy, biura i tak dalej. I on jako właściciel za te pieniądze od inwestorów podnajmował do tych mniejszych ludzi, którzy płacili mu te składki za te mniejsze kanciapki, no ale to ciągle nie wychodziło, to ciągle nie warte było tego miliarda, ale tak się rozbestwili, czy ten SoftBank, czyli taki miękki bank z tego Nowego Jorku, oni też się bardzo podniecili i doszli, że powiedzą, no dobra, no to idziemy public, no public co to znaczy, na Wall Street wypisuje się, zapisuje, tam trzeba pewne sprawy zrobić, no i się robi, wypuszcza się akcje, no jak się wypuszcza akcje, no to te akcje są wypuszczane powiedzmy po 5 czy 50 czy tam ileś dolarów, no żeby zwrócić te pieniądze temu bankowi, który inwestował na początku, no a później prywatni inwestorzy kupują po 50, 60, 70 dolarów, także ten bank, ten inwestor oryginalny bierze tą kasę ze swoim zyskiem, no a później cała ta spekulacja przechodzi na tych malutkich żuczków, no i tu się okazało, że jednak inwestorzy to inwestorzy, no a później jak chce się iść firmę publiczną, czyli właścicielami może być każdy, kto zapłaci, no to się okazało, że on tam musi zacząć wpisywać, co firma robi, gdzie są te pieniądze, no i w zasadzie się okazało, że ta firma pieniędzy nie robi i że tam nic nie ma. No, na tyle był głupi i idiotyczny, że w tym czasie, jak przyszykowywali te cały ten prospekt, cały tą notatkę taką do wypuszczenia, żeby dostali się na Wall Street, no to on był na Maldiwach, no i na tych Maldiwach w zasadzie powiedział, że nie wróci. Pojechał ktoś tam z niższego szczebla, żeby mu przedstawić, co będzie. No i kiedy cały ten prospekt pokazał, co się dzieje, no to okazało się, że król jest nagi, że król po prostu kradnie, że król wysysał te wszystkie
wszystkie pieniądze, które tam były, na swoje prywatne, domy. Tak, także to była jedna wielka ściema. No ale to nie była pierwsza ze ściem. Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes to taka była też 19-letnia dziewczyna, która założyła firmę Theranos. No i ta firma była warta setki milionów dolarów, też prawie miliard. Nigdy nie pokazała oświadczeń finansowych. No o co to chodziło? Chodziło o to, że ta firma miała robić badania krwi. No i te badania krwi, jak się idzie robi badania, no to nie wyciągają te fiolki za fiolką, A ta firma miała robić to jedną setną, albo jak nie jedną tysięczną, czyli obiecywali, że zrobią badania z kropelki czy z dwóch kropelki. No było to bardzo atrakcyjne, no ale jak zwykle oszukane. No ona miała, była warta 10 miliardów w 2013 roku. Ciężkie pieniądze. Tak samo była taka firma Peloton. Od peletonu rowerowego. No i oni też wzrośli potężnie na wśród inwestorów. To były ciężkie miliardy tam. A oni po prostu sprzedawali rowery. Oni tłumaczyli, że każdy powinien mieć rower za 2-3 tysiące. Taki wyścigowy, takie koło zamachowe, siedzące. Cała ta rama chodzi do góry i do dołu. Z przodu cały jakiś ekran, no i że to jest przyszłość świata, no i oni w tych prospektach tłumaczyli, że to jest firma nowoczesna, innowacyjna firma, która przemieni życie ludzi na około świata. No a to w zasadzie była firma rowerowa, no tak samo upadła, no oni sprzedają, tylko sprzedawali sprzęt w sumie do klubu turystycznego, tak? No i teraz SoftBank, cały ten japoński bank, on stara się wyrwać wszystko to, co jest z rąk tego Newmana. Newman też się ustawił, no bo on 180 milionów w zasadzie zapewnił sobie, że dostanie 180 milionów za konsultację, no i odsprzeda te swoje akcje, które były warte miliard, i on sprzeda je do SoftBanku. No, nie wiadomo, za ile je sprzeda i tak dalej, no ale to są ciężkie pieniądze, powiedzmy. No i teraz już Newman nie ma się co martwić, tak? Tyle ten japoński SoftBank musi się martwić. Także to są cyrki biznesowe, amerykańskie, bajki, jak powiedzmy z pucy buta ktoś się zamienia w miliardera. No w tym wypadku to on nie był pucy butem, on chodził na bosaka po Nowym Jorku, także był troszeczkę świrnięty. No ale co powiedzieć, tak? Czasami się znajduje Steve Jobs, czasami się znajduje Adam Newman. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo serdecznie. Polecam i zachęcam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzin-dzin o codziennych powiadomieniach. Wysyłaj, polecaj gdzie możesz, na Facebook, na Wykop i tak dalej. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdemonetyzowanego na parę godzin, czy na parę dni, jak zawsze się dzieje. Do następnego.